Rok 2011 w powiecie kaliskim to rok wielkich remontów dróg powiatowych. To również rok, w którym powstaje najwięcej drogowych inwestycji dofinansowywanych zarówno z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jak i z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ponad 5 360 000 zł kosztowała przebudowa drogi powiatowej Kokanin z Duny. Prace nad przebudową tej trasy trwały kilka miesięcy. Projekt pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P Kuchary, granica powiatu do Jutrów z Duny na odcinku Kokanin z Duny otrzymał 80% dofinansowania z Unii Europejskiej. Głównym atutem tej przebudowy to była poprawa bezpieczeństwa i poprawa jakości przejazdu na tej drodze. Także zrobiliśmy kilka kilometrów chodników, przejścia dla pieszych, zatoczki autobusowe i właśnie o to chodziło, zwłaszcza tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie stoimy. Był wielki problem, ponieważ bardzo wielu ludzi, którzy mieszkają w Tłukini, w Rozdziałach, chodziło pieszo tutaj do tego miejsca, nie było chodnika. Ale również w miejscowości Skarszew, Kokanin, była to na pewno bardzo długo oczekiwana inwestycja. Projekt powstał w partnerstwie powiatu kaliskiego oraz gmin Opatówek i Żelazków. Gruntowny remont dotyczył około 11 km trasy. Powstały chodniki, zatoki autobusowe, lewoskręty. Jednym słowem, jest bezpieczniej. Cieszymy się bardzo, że udało nam się oddać największą inwestycję drogową w tym roku, która była realizowana w partnerstwie ze starostwem powiatowym, jak również gminą Żelazków. Jest to nowa inwestycja, która została dofinansowana w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego. Dzięki tej inwestycji poprawiła się również infrastruktura towarzysząca, więc powstały nowe chodniki, nowe zatoki autobusowe, które na pewno usprawnią ruch i poprawią bezpieczeństwo przy tej drodze. Oczywiście nowa nakładka bitumiczna, przebudowane skrzyżowanie w Tłokini Kościelnej, także wiele udogodnień, które będą służyły naszym mieszkańcom. W ramach projektu powstało 5 km chodników na terenach zabudowanych. Przebudowane zostały skrzyżowania, ustawione zostały bariery ochronne, powstały przejścia dla pieszych i wzmocnione zostały pobocza. Wycięto również część przydrożnych drzew i wyremontowano przepusty pod drogą. Najważniejsze w całej tej przebudowie tej drogi to bezpieczeństwo. I tu trzeba przyznać, że oprócz poprawionej nawierzchni drogowej mamy wiele kilometrów chodników, które tak naprawdę sprawiają, że mieszkańcy gminy Żelazków czują się dużo bardziej bezpiecznie. Gdyby nie partnerstwo, ta inwestycja nigdy może by nie została zrealizowana. Wniosek powiatu kaliskiego i gmin Opatówek oraz Żelazków był jednym z trzech, które otrzymały dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i znajdował się na pierwszym miejscu na liście rankingowej w województwie wielkopolskim. Koszt prac to ponad 5 364 tysiące złotych. Przede wszystkim zmieniła się sytuacja diametralnie od początku, zwracając uwagę na bezpieczeństwo jazdy rowerzystów, ponieważ na całym ciągu od odcinka od Don przez Tłukinie, tutaj przez Borków do Kokanina się wspaniale jeździ, pomijając bardzo równą nawierzchnię. Są przede wszystkim chodniki, które są bardzo ważne dla pieszych, a my jako użytkownicy rowerowi często spotykamy się z kawalkadą pieszych, która znajduje się na jezdni. Teraz już ludzie mogą wspaniale chodzić po tym wyremontowanym odcinku i teraz wszystko zależy tylko od użytkowników dróg, to znaczy od kultury, szczególnie pojazdów samochodowych. Inwestycja łączy drogę krajową nr 25 z drogą krajową nr 12. To najważniejsze trasy w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Droga nr 25 łączy powiat i aglomerację z autostradą A2. Dlatego, jak wynika z polityki prowadzonej przez władze powiatu kaliskiego, wszystkie najważniejsze inwestycje powiatu rozpoczynają się na drodze 25 i idą w głąb powiatu. Powiat kaliski inwestuje w drogi, edukację ekologiczną, oświatę, sport i pomoc społeczną. Powiat kaliski godny Twojej uwagi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.